słuchajcie. Jesteśmy po obejrzeniu hashtagów, których zgadywaliśmy, jakie jemy zupki chińskie. Jak widzieliście, męczyliśmy się, ale w większości udawało nam się zgadnąć, co tam jest w tych zupkach, co to jest za zupka. Jest to wprawdzie bardzo ciężkie, dlatego że te zupki tak na dobrą sprawę niewiele się między sobą różnią. Moje zdanie o zupkach chińskich już kiedyś wam wyraziłem i mówiłem, że nie jestem fanem tego typu zupek. Dla mnie jest jakaś ostateczność. Jadam, jeżeli co, to raz na dwa, może trzy lata. O, chyba że jest to w hashtagach, to wtedy to się zdarza częściej, że próbuję tą zupkę, no i jestem zmuszony ją jeść. Nie jest to dobra rzecz. Nie zachęcam was do tego. Jest to danie, które jest tyle tylko, że jest bardzo szybkie do zrobienia, bo zalewa się to wrzątkiem i praktycznie od razu jest prawie, że do jedzenia. Do jedzenia. Do jedzenia. Ciężko to nazwać do jedzenia. Po prostu do pochłonięcia tylko przez nasz organizm. Jest wiele faktów różnych, które mówią, że te zupki są szkodliwe. I jest to prawda. Słuchajcie, zawierają one bardzo dużo tłuszczów trans, które bardzo źle wpływają na nasz organizm, a ci, którzy mają cukrzycę albo choroby związane z nadciśnieniem, w ogóle nie powinni spożywać tego typu potraw. Mają one bardzo dużą zawartość soli. W tych zupkach jest 8 mg soli w takiej zupce, kiedy nasz organizm dziennie potrzebuje tej soli tylko 6 mg. A spożywamy je, tą sól, także w innych potrawach. Wędliny, chleb. Także nie powinno się praktycznie takich zupek już jeść ze względu na zawartość soli, jaka tam jest. Posiadają one również cukier. Taką zawartość, która jest no, nam już niepotrzebna. Konserwantów może nie tak dużo, ale są tamte konserwanty, ale one posiadają najgorszą rzecz, jaka jest możliwa, czyli glutaminian sodu. To jest E621. Jak gdzieś zobaczycie na opakowaniu coś takiego E621, starajcie się tego nie jeść. Jest to rzecz, która jest bardzo niezdrowa, a oprócz tego pamiętajcie, że ten właśnie E621 dodatek bierze, uzależnia was od tej potrawy. Będziecie zawsze chcieli wracać do tej potrawy właśnie poprzez taki dodatek E621. Bardzo źle zupki chińskie, w związku też z tymi polepszaczami, ulepszaczami i tym glutaminianem sodu, wpływa na waszą cerę. Kochani, jesteście ludźmi młodymi i wasza cera, powinniście dbać o nią. A zupki chińskie powodują, że możecie mieć duży trądzik. Tak to się niestety tam dzieje. Słuchajcie, jest ona również bardzo mało, że tak powiem, pożywna. Widziałem takie doświadczenie, gdzie w kapsułce zostały do jednego organizmu dostarczona właśnie ta zupka chińska, a do drugiego organizmu w kapsułce dostarczony normalny domowy rosół z domowym makaronem. I po 2 godzinach, to było wszystko kamerowane w środku żołądku, po 2 godzinach ta zupka chińska, ten makaron zupki chińskiej miał cały czas taką samą postać, jak podczas jedzenia. Tam znajdują się związki asfaltu,
i on wcale nie jest dobrze przyswajany przez nas organizm i nie rozkłada nasz organizm tych związków. Także zastanówcie się, bo może zamiast zupki chińskiej jecie po prostu naszą ulicę. Naszą ulicę, tak. No ale słuchajcie, ponieważ to wiem, że jest wśród wielu was też i wielu no, fanów tej zupki, to wątpię, żeby moje takie upomnienia coś dały. Na pewno dalej będziecie te zupki jeść. A ci, którzy jak widziałem też w opiniach, nie znoszą tych zupek i nie jedzą ich w ogóle, na pewno dalej nie będą korzystali z takiego jedzenia. Dla jednych i dla drugich przesyłam pozdrowienia, trzymajcie się i smacznego przy jedzeniu wszelkich potraw. Hej, hej!